Została wybudowana świetlica, przy której znajduje się zaplecze sportowe, które dla nas jako klubu sportowego, który obchodzi w przyszłym roku 50-lecie, jest bardzo ważne. Dzięki temu mogliśmy awansować o klasę rozgrywkową wyżej i możemy się dalej rozwijać. Dlatego, że między innymi powstała ta świetlica, nie musimy się wstydzić, kiedy zawodnicy z innych klubów przyjeżdżają, że mamy coś taki obiekt, między innymi dojazd do miejscowości Przewłoki, który był jakiś tam czas temu, nawierzchnia była w bardzo złym stanie i kluby, które przyjeżdżały, właśnie na ten temat nam to wypominały między innymi. To właśnie, że ten dojazd jest kiepski, że powiedzmy to zaplecze sportowe jest kiepskie, to nam wypominano. Dzisiaj tego się nie musimy wstydzić, to mamy dzisiaj, tak? W mojej kadencji zostało uruchomione łącznie 7 świetlic, w tym 4 zostały całkowicie nowo wybudowane, 2 po kapitalnym remoncie, a jedna uruchomiona przez Spółdzielnię Socjalną w Żalęcinie. Nie można prowadzić polityki rewolucji, tylko ewolucji, dlatego że na przykład świetlice w Krępcewie i świetlica w Moskorzynie zostały przygotowane i zaczęte remonty w poprzedniej kadencji. Ja to tylko dokończyłem. Podobnie swój początek budowy świetlic za poprzedniej kadencji, jeszcze za wójta Szczepańskiego, miał w dwóch innych przypadkach, to jest właśnie w miejscowości Przewłoki, wybudowano nowa świetlica i w miejscowości Bralędzin. Projekty i wnioski zostały złożone w poprzedniej kadencji, ale już kolejne 2 świetlice w miejscowości Ziemomyśl i Brzezina są to od początku do końca działania, które powstały za mojej kadencji. Te świetlice spełniają świetnie funkcję integracji naszego społeczeństwa, naszej wsi, dlatego że teraz już nie ma szkół, po prostu zlikwidowane zostało w większości szkół i świetlica jest jedynym miejscem, gdzie możemy się spotkać. Ten kierunek na pewno będzie jeszcze utrzymany, ponieważ jeśli jest możliwość wykorzystania pieniędzy zewnętrznych, to musimy je wykorzystywać. My nie jesteśmy za bogatą gminą. Bez środków zewnętrznych trudno jest inwestować i te inwestycje, które się dokonały w dziedzinie świetlic, również w innych dziedzinach, były tak dużo tych inwestycji, było możliwe tylko dzięki temu, że składaliśmy intensywnie wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, zazwyczaj unijnych. W samym Domu Kultury jest wiele innych działań z dziećmi, z młodzieżą i myślę, że co nie znaczy, że nie należy tam ciągle zmieniać i coś ulepszać, ale ta praca już jest naprawdę dobra i niedawno już podpisałem zarządzenie, które powoduje, że Dom Kultury nasze Gminne Centrum Integracji bierze nadzór nad wszystkimi świetlicami, które są w terenie. Mamy ich coraz więcej, więc nie sama świetlica. Świetlica nie jest pomnikiem, ona musi żyć, musi pracować i dlatego potrzebny jest taki pewien nadzór nad działaniami i kreowanie, nie tylko nadzór, ale również kreowanie przez nasze Gminne Centrum Integracji wszystkiego, co się dzieje w tych świetlicach wiejskich.